jak ważną rzeczą jest oświata w danym kraju, nie trzeba chyba nikomu go przekonywać. Pragnę tylko przypomnieć, że w Polsce jako pierwszym kraju na świecie wprowadzono tak zwane państwowe powszechną edukację. W 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej. I do dnia dzisiejszego podaje się wszystkich podręcznikach w szkole podstawowej czy średniej jako to wielki sukces, jako pierwsze ministerstwo prawdy. No jest to wierutna bzdura. Z kilku powodów. Po pierwsze, ten powszechny system indoktrynacji czy tresury dzieci powstał u nas i został założony przez DuPonta, agenta City of London Corporation. To oni byli beneficjentami tego systemu. Są podręczniki, które wyjaśniają, że cała Konfederacja Barska została wywołana przez agenta właśnie angielskiego tylko po to, żeby zakłócić rosyjski atak na Turcję. I dlatego to trwało aż 4 lata, bo nasilała się jak Anglicy sypnęli pieniędzmi, a upadała jak tych pieniędzy nie brakowało. Stąd Pułaski wylądował w Ameryce jako bohater. Przez ostatnie 250 lat system oświaty w Polsce był indoktrynowany i prowadzony albo przez Petersburg, albo przez Wiedeń, albo przez Berlin. My nie możemy zapominać, że cała edukacja była prowadzona pod kątem tych, którzy za to płacili, czyli obce imperia. Najrozsądniej postępowali Austriacy, którzy pod pozorami działalności takiej spolegliwej pozwalali działać na terenie Małopolski aż dwóm uniwersytetom. To spowodowało wzrost tak zwanych intelektualistów, którzy niestety opłacani przez Wiedeń pisali to, co Wiedeń chciał, żeby napisano. Proszę zauważyć, że nawet w Polsce w czasach Gierkowskich, tego agenta Kominternu, produkowano filmy o Szeli jako bohaterze narodowym. A przecież to był zwykły agent Wiednia, który wywołał powstanie, za co został nagrodzony, a powstanie miało za zadanie wycięcie polskiego ziemiaństwa, polskiej szlachty. Za każdego żywego, dostarczonego szlachcica, starosta płacił 5 chyba koron, a za każdego zabitego, czyli przywieziono głowę, aż 10 koron. Pomimo, że to było państwo, monarchia austro-węgierska, pomimo, że tam były oddziały policji, pomimo, że tam były oddziały wojska, żadna z tych instytucji powołana do utrzymania porządku na danym terenie nie reagowała. Bandy mordowały wszystkie dwory. I po wymordowaniu tej szlachty trzeba było stworzyć nową elitę. I stąd powstało właśnie pojęcie hrabia galicyjski, który mógł sobie kupić tytuł i herb. W efekcie właśnie zmieniono nawet nazwę Uniwersytetu Krakowskiego na Uniwersytet Jagielloński, bo prababka Habsburga była Jagiellonka. To było takie podlizywanie się. Narobiło to masę szkód w oświacie polskiej, gdyż większość informacji z tamtego okresu była dezinformacją. Nie była pisana pod kątem polskim, tylko pod kątem tamtych krajów. Proszę zauważyć, że w Polsce od 1920 roku nie wydano ani jednej historii powszechnej. Historia powszechna, ostatnia wydana po polsku, to też była w Wiedniu wydawana, to był 1909 rok. A w tej chwili w Polsce się wydaje jedno- czy dwutomowe bryki. No oczywiście, ktoś edukowany na takim bryku nie ma pojęcia o historii powszechnej, o zasadach działania różnych systemów. Proszę zobaczyć, ile zła spowodował Sienkiewicz, pisząc tą swoją trylogię, rzekomo ku pokrzepieniu serc. No ale on ją pisał w zaborze rosyjskim.
zaporze rosyjskim od 1863 roku do 1918 roku był stan wojenny. Czyli innymi słowy, twierdzenie, że Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc Polaków, czyli przeciwko carowi, jest tak samo prawdziwe, jak to, że Jerzy Urban pisał ku pokrzepieniu serc Polaków przeciwko Jaruzelskiemu. To jest dokładnie to samo myślenie. I cały czas jeszcze spotykamy się z wypowiedziami rozmaitych ludzi, że no tak, ale on podnosił, pokrzepiał serca Polaków. Czym? Jeżeli każda jego książka musiała mieć stempel cenzury, zezwolenie od cenzury i numer cenzora. Jeżeli jego książki były opłacane przez Kronenberga, Załusznika, Ebenharda czy Rothschilda. Jeżeli jego książki były w każdej księgarni sprzedawane legalnie, tak jak Jerzego Urbana. A co zrobił Sienkiewicz? Ano wymazał zupełnie z historii polskiej napad Moskwy na Polskę. W 1654 roku 200-tysięczna armia moskiewska napadła na Polskę. Spaliła i przez 10 lat okupowała Wilno. Bandy złotoręki mordowały ludność Wilna tak, że jeszcze w 100 lat później przyrost naturalny nie był ten, który był przed najazdem. Walki wojska polskiego z Moskwicinem to były rzędu 40-60 tysięcy Moskali przeciwko 20 tysięcom Polaków. A walki ze Szwedem to był korpus Czarneckiego 1000-2000 tysiące ludzi i 3-4-5 tysięcy Szwedów. To zupełnie inna skala była walki. A polskie społeczeństwo nie ma zielonego pojęcia o tym, co się działo przez te 10 czy 15 lat właśnie na Kresach. Jest wyraźnie podane w historii sowieckiej, że car wspomagał jak mógł Chmielnickiego prochami i pieniądzem. Wojskiem nie mógł, bo wojsko jego już walczyło z Polakami. To była próba rozbioru Polski zainicjowana przez właśnie City of London Corporation. City of London Corporation dało 200 tysięcy chyba talarów Karolowi Gustawowi, żeby napadł na Polskę. Sienkiewicz o tym nawet nie wspomina. A jest to dokładnie w historii powszechnej właśnie wydanej przez Austriaków. Proszę zauważyć, że wymazano ten napad i właściwego, jakby to powiedzieć, sprawcę tej próby tego rozbioru. To jest jedna sprawa. Nasz się uczy cały czas, że jest pięć wielkich religii. Chrześcijaństwo, mahometanizm, judaizm, brahminizm i powiedzmy hinduizm. Jest to nieprawda. Buddyzm nie jest religią. Jest tylko filozofią życia. Wystarczy pojechać do Indii, porozmawiać z każdym braminem, żeby się dowiedzieć, że oni Boga nie uznają. Oni tylko utrzymują taką wersję, bo masy jeszcze do tego nie dorosły. Mahometanizm został stworzony dopiero w IX-XI wieku. Wykopaliska jednoznacznie świadczą, że Mekka powstała dopiero około 700-750 roku, a wcale nie w 623, kiedy rzekomo Mahomet uciekał do Mekki. Zawsze wierni towarzystwo katolickie, księży ortodoksji katolickiej w swoim biuletynie w roku chyba 2011 opisało, czy przedrukowało dokument prac wykonanych w 1911 roku, analizy słownictwa sur Koranu. Jednoznacznie, że to jest mieszanina języka arabskiego i żydowskiego z X-XI wieku, czyli 300 lat po rzekomej ucieczce. Czyli to wszystko, co jest, to jest tylko fikcja literacka, którą się mniej lub bardziej to nagłaśnia. Jest to bardzo proste przy takiej sytuacji, jaka panuje w Azji Mniejszej.
jest tylko katolicyzm jako religia, dlatego że protestantyzm jest sektą. Główne, bo co nazywamy sektą? No to, co się wyłania z jakiejś religii z powodu jakichś tam zmian. Czyli jest jeden kościół powszechny katolicki, natomiast te wszystkie odmiany, kościół siódmego dnia, tam kościół świątkowców, zielonoświątkowców czy jakiś inny, to są wszystko sekty, które wyrosły z głównego pnia. I te sekty niestety są tworzone za pieniądze. Dokładnie to wiemy na przykład w protestantyzmie. Przecież to Hohenzollernowie opłacali tego Lutra, dlatego że to dawało możliwość trzymania finansów Kościoła, przyjęcia tych bogactw, które zostały zgromadzone w Kościoła. A to było bardzo ważne około 1520-30 roku, bo Hohenzollernowie chcieli konkurować z Habsburgami i zagarnęli między innymi Śląsk i tam parę innych dzielnic. Udało im się niestety na całe szczęście dopiero 200 lat później, kiedy stworzyli Cesarstwo Pruskie. Czyli reasumując, właściwie jest tylko jedna religia monoteistyczna, która wierzy w jednego Boga i jest to katolicyzm. I niestety od II Soboru Watykańskiego obserwujemy, że z katolicyzmu usiłuje się stworzyć monolatrię. Monolatria jest to wierzenie, pojęcie, które oznacza, że Bogów jest tam wiele, a my sobie wybieramy tego jednego, w którego wierzymy. I to niestety zapoczątkował Jan Paweł, który w 1986 roku w Asyżu zrobił ten cyrk, gdzie jakiś tam kapłan wudu na ołtarzu świętego Franciszka ścinał głowę kurom. No, tam było chyba 133 sekty rozmaite, że to niby wszystkie religie są takie same i wszystkie się modlą czy wierzą w jednego Boga. No jest to zupełne zaprzeczenie całej systematy dogmatów religii katolickiej. Podobnie judaizm nie jest żadną monoteistyczną religią. W zależności od okresu to było albo politeizm, albo monolatria. Bo Żydzi wierzą, że tam różne narody mają, czy różne plemiona mają swoich bogów, ale oni sobie wybrali Jahwe i to jest ich ten wiodący Bóg. Czyli to jest typowa monolatria. O tym opisuje doskonale profesor Felik Koneczny. Czyli innymi słowy, na naszych oczach usiłuje się z monoteistycznej religii katolickiej stworzyć monolatrię. I to się dzieje obecnie, bo żaden areopag biskupów nie próbuje nawet zmienić tego. Oni nadal uważają, że w Asyżu to była wielka rzecz, bo ścinano głowy kurom na ołtarzach. Słyszałem od jednego wykształconych biblistów, dlaczego teraz zrobiono ten ołtarz jako stół ofiarny, czyli przodem do wiernych. No bardzo prosto. To był stary system judaistyczny, a Żydzi mieli wątpliwości co do swoich kapłanów, no to jak on zabijał na tym stole ofiarnym tego barana, to chodziło o to, żeby tam te podroby nie poszły, gdzie nie potrzeba, tylko wszystkie były przekazane bóstwu. I dlatego to się robiło odkrytym, że tak powiem, teatrem, że wszyscy widzieli, że ten kapłan nie wrzucał tego, gdzie nie potrzeba. Teraz na czym polega ta cała pseudoislamizacja Europy? Chodzi o rozbicie monolitu katolickiego na drobne części, bo takimi drobnymi partiami o wiele łatwiej się rządzi. Dawniej uważano, że państwo to jest jakiś obszar zamieszkały przez ludność mówiące tym samym językiem i mające te same korzenie historyczne. Historię nam się wymazuje, w związku z tym już nie ma wspólnoty historycznej. Teraz są grupy interesów na tydzień, dwa, miesiąc, dwa i tak dalej. Państwa dzieli się na
małe grupy do 5-10 milionów. To jest przykład Jugosławii, którą podzielono na chyba 5 krajów, po kilka milionów. Potem, przedtem jeszcze Czechosłowację podzielono, teraz Ukrainę się dzieli na co najmniej 3 albo 4 oddzielne państewka. Przypomnę tylko, że chyba to 2 lata temu, w 2015 roku, sekretarz generalny ONZ-u w maju powiedział wyraźnie, że nie ma takiego państwa jak Ukraina, że to jest wewnętrzna sprawa Rosji. No jeżeli to jest wewnętrzna sprawa Rosji, a my tam dajemy cały czas broń i tak dalej, czyli mieszamy się w wewnętrzne sprawy Rosji. No i tutaj już konflikt może być oczywisty. A w tej chwili wojska ONZ-u mają przejąć Donbas i tamte tereny i zrobić strefę demarkacyjną. No i to by świadczyło o początku podziału Ukrainy. Także możemy się spodziewać w najbliższym czasie rozmaitych wydarzeń w Ukrainie. Prasa amerykańska już dawno opublikowała mapy, że Lwów i te tereny powinny przyjść do Polski, natomiast Besarabia i tamte tereny do Rumunii i Węgier. Rosja już Krym zatrzymała. Koło Kijowa powstanie jakieś mini państwo banderowskie. I tak to na mapach było produkowane, jak mówię, w 2015 czy nawet 2014 roku. Dlaczego my mamy otrzymać Lwów i te tereny? No bo Ukraina to jest 44 czy 5 milionów mieszkańców, ale aż 10 milionów jest emerytów i rencistów. Dlatego w Polsce przywrócono z powrotem 60 lat jako wiek emerytalny, bo taki sam jest na Ukrainie. Czyli jeżeli nastąpi połączenie, no to w tym samym państwie ludzie muszą mieć emeryturę w tym samym wieku. Za następne 2-3 lata rząd podniesie i przywróci stary system, czyli 67 lat. To jest jedna rzecz. Teraz większość tych emerytów znajduje się właśnie tutaj w tych Kresach Wschodnich, no i spadnie na utrzymanie państwa polskiego, dlatego nas rozmaici publicyści ostrzegają, że system ZUS-u się załamie. No bo jak dostanie te 5 czy 6 milionów emerytów z Ukrainy, no to oczywiście się będzie musiał załamać. Dlaczego zaczęto nagle, no nie nagle, ale powiedzmy od 5 lat, masowo wprowadzać islamistów, Arabów do Europy? Nic nowego to nie jest. Cały czas od lat 70. wprowadzano do Niemiec i do Francji ludzi z Algierii, z Libii czy z państw arabskich w celu taniej siły roboczej. Na tej samej zasadzie my jeździliśmy do Niemiec czy do Anglii do pracy. W tej chwili około 1,5 miliona Ukraińców znajduje się w Polsce legalnie lub nielegalnie też do pracy, bo tańsza siła robocza. Wprowadzono islamistów po to, a czy generalnie jest wydana chyba 10 czy 20 lat temu książka, która mówi, że jeżeli się wprowadzi do Europy kolorowych, to powstanie państwo, którego ludzie będą mieli iloraz inteligencji poniżej 90, czyli będzie bardzo łatwo można nimi rządzić. I tak to wygląda. Proszę zobaczyć, liczba małżeństw mieszanych wzrasta, zarówno w Francji, Anglii, czy w Niemczech. Jeżeli te grupy inne kulturowo zaczną się buntować, to się stworzy obozy FEMA takie jak w Stanach Zjednoczonych. I tam się ich pozamyka. Czyli zlikwiduje się biedotę, zamknie ją się w obozach, a klasa średnia będzie czymś, kto będzie wykonywała tylko no, te proste czynności, bo ona nie będzie potrzebna do myślenia. Proszę zauważyć, że 2000 lat minione, to właśnie dzięki klasie średniej następował rozwój społeczeństwa, czyli walka z epidemiami, podnoszenie stopy życiowej, to właśnie klasa średnia decydowała o tym. Dlatego, że oni mieli coś do zyskania, a jednocześnie posiadali środki, którymi mogli to uzyskać. Natomiast jeżeli wszystkich się zrówna do tego poziomu bezrobotnych, czyli do wykonywania prostych czynności, bo resztę będzie przy pomocy automatyki wykonywana, no to wiadomo, że klasa średnia jest niepotrzebna. O tym, że to jest prawda, o tym by świadczył fakt, że coraz więcej krajów chce zmienić pieniądz papierowy czy monety na chipy. Proszę zauważyć, dawniej wprowadzano chipy i te wszystkie karty pod pretekstem, że to jest dla naszego bezpieczeństwa,
A teraz się nagle zaczyna zmieniać system i mówi się, że to jest dla naszej wygody, bo nie będziemy potrzebowali nosić z sobą czeków, bo nie będziemy potrzebowali karty nosić, bo wszystko będziemy mieli wszczepione w skórę. Generalnie chodzi tylko i wyłącznie o większą kontrolę poszczególnych jednostek. Łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli ktoś będzie poszukiwany, a znajdzie się na przykład w urzędzie, na dworcu, to z góry przy wejściu wpadnie na niego taka siatka, taki klosz, no i zostanie uwięziony na odpowiednio długi czas. Już to mamy zagwarantowane, dlatego że ostatnia ustawa rzekomo o chorobach zakaźnych daje taką władzę Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który pod pretekstem podejrzenia o chorobę może zamknąć i hospitalizować w nieskończenie długi czas danego osobnika. Do tej pory wszelkie zamknięcia od odosobnienia były zależne od sądu, czyli był sąd, odwołanie, prawnicy, określone terminy, miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące. Natomiast nowa ustawa z 2012 roku przewiduje możliwość izolowania i zamknięcia takiego osobnika bez sądu, bez podania terminu wyjścia czy zamknięcia i bez jakiejkolwiek apelacji. Ten system monitorowania przez banki całego naszego życia jest już faktem. To nie jest żadna nowość czy żadna teoria spiskowa. Proszę zauważyć, że banki, podpisując jakąkolwiek umowę z bankiem, musimy podać swoje numery telefonów, PESEL-e i wszelkie inne informacje. W prawie bankowym jest zapis, że jeżeli bank oskarża nas, to sąd musi w ciągu 3 dni podjąć decyzję. Jeżeli my natomiast mamy pretensje do banku, no to sąd może to rozpatrzyć lub nie. Czyli o wiele silniejszą instytucją jest bank niż na przykład zbieranie mandatów. Bo zbieranie mandatów nieraz urząd po 2-3 latach ściąga taki mandat. Natomiast bank w ciągu kilku dni może nam zająć konto i nie wypłacić ani złotówki. I w tym już spowodowano ograniczenia, wprowadzono ograniczenia wypłat. Nie wolno wypłacić powyżej pewnej kwoty, trzeba to najpierw dzień czy dwa czy trzy zgłosić i tak dalej, mimo że to są nasze pieniądze. Oprocentowanie jest tak niskie, że właściwie nie ma sensu trzymać w banku żadnych pieniędzy. Moje zdanie jest takie, że każdy, kto ma jakiekolwiek pieniądze większe niż 100 zł, w żadnym wypadku nie powinien trzymać ich w banku. Tym bardziej nie należy trzymać pieniędzy w banku, że nie ma ani jednego banku polskiego. To są wszystko filie banków zachodnich, które w każdej chwili na jeden telefon mogą być zamknięte. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą się dowiedzieć więcej na wymienione tematy, do Nysy na 22-24 września.